jedziemy z tym gównem. Trzeba w końcu to zasrane Q&A nagrać, nie? Mam żart. Czy Murzyn mógłby uczynić ze Spartiatixa milionera? Tak, tylko gdyby Spartiatix byłby bilionerem! Dobry start Q&A. Ha! Siema, tutaj Spartiatix, a dzisiaj nagrywamy sobie Q&A. Q&A, bo wbiliście 500 łapek, 500 łapek, 500 łapek na filmie, na specjalną i wtedy powiedziałem to i dlatego... I dlatego to nagrywamy, także... O kurde, trzeba się rozkręcić tutaj. Dobry start, oczywiście nie było takiego pytania, ale nie jestem rasistą, o dziwo. Ale że rzecz mnie śmieszy, to ją mówię i tyle. Także tak. No, dobry żart na początek, kto nie zrozumiał. Nie ma co szukać na tym kanale, przykro mi, elo. Dobra, jedziemy z tym gównem. Więc tak, mamy tu pierwsze pytanie. W jakim mieście mieszkasz? Oczywiście, chyba widać to po tym, jak się patologicznie zachowuję, że jestem z Łodzi. Łódź. Szkoda szczębić ryja, jeżeli chodzi o Łódź. Dalej! Zamierzasz w przyszłości robić z kimś filmy? Pozdrawiam. Mucha, wypieprzaj. Mucha. Tak, co do tego pytania. Oczywiście zamierzam z kimś kręcić w przyszłości filmy, ale nie wiem z kim. Trzeba będzie popisać do ludzi, może mi zaczną odpisywać. No bo ciężko, tak to ciężko nawiązać z kimś kontakt. Z jakimś youtuberem, ale... Zasięgi się zwiększą, to się zwiększą znajomości. Wiecie jak to jest, nie? Najpierw coś tam, potem ten i potem jesteś na szczycie i... Jedziemy dalej. Ile masz lat? Całe 20. Kto by tego nie wiedział, nie wiem na ile... Tam ludzie pisali, że mam po 40. Jestem zadowolony, tak. Ja, to jest moja stylizacja na 40 lat. 40 lat. Czuję się na tyle, ile wygląda. What? Czy nagrasz kiedyś jakieś duo ze swoją dziewczyną? O Jezu... No może coś nagram, zależy czy będzie chciała, to po pierwsze, po drugie... To tyle. Nie mam to za bardzo do powiedzenia, nagram pewnie, ale nie wiem kiedy. No i tyle. Jaki kierunek studiów zaczynasz? Wstawiłem... O właśnie, dojdźcie do grupy Farmerzy Spartiatixa, bo tam wstawiłem zdjęcie... Że mnie przyjęli na uniwersytet i tu jest dlatego to pytanie. Mateusz Zawada o to spytał. Zawada. Dobre nazwisko, jak tam ten u zakościelnego. Jaki kierunek studiów zaczynasz? Ekonomię na Uniwersytecie Łódzkim. Tyle chyba wystarczy. Q&A. Zero żartów. Wiecie, ekonomia to jest, o to w tym chodzi. To jest jak ten. Będę taki ekonomiczny jak naziści w obozach, że wiecie tam. Ze wszystkiego da się zrobić jeszcze coś. Na przykład z Żyda my... Nie wa... Zawada weź, bo mnie zaraz kuje. I będę ten... Dalej. Ej, w poprzednim odcinku widać było twojego psa! Masz psa? To mieszkanie, w którym nagrywam, nie jest moje, a w tym było widać psa. Ogólnie to jest historia na inny odcinek. O tym, gdzie nagrywam i w ogóle o co chodzi. Ale tak to jeżeli chodzi o zwierzęta, mam kota grubego i białego. Aisha się nazywa, to jest kocica. No. Kim jesteś z zawodu? Jakie masz wykształcenie? Z zawodu? Ja nie mam żadnego zawodu, jestem YouTuberem! Jakie masz wykształcenie? Skończyłem liceum i mam maturę, tylko tyle. Teraz idę na studia, to na razie mam średnie. A z zawodu... Nie mam żadnego wyuczonego, więc... Pozostaje mi tylko YouTube. Dlaczego nazwałeś się Despartiatix? Profesko było zajęte. Prawda! Tak to mi się tak nazwał, miałbym teraz 1,5 miliona subów. I byłbym blondynem, miał ten... Tam lubiłbym kolegów... Bardziej... Ale nic do tego nie mam. Jedziemy dalej, 5 lajków. Czyli Spartiatix, D dodałem. Miałem wcześniej kanał Spartiatix, ale nie dało się e-maila zmienić, na którym się go założyło. To wypieprzyłem w cholerę, ale nie dało się nazwać kanału tak samo jak wcześniej. Więc nazwałem The Spartiatix, no, ale chodzi o Spartiatix. Spartiatix się nazwałem chyba w gimnazjum jeszcze, możliwe. Nie pamiętam czemu, pewnie dlatego, że oglądałem film 300. Wcześniej nazwałem się Wilk Sparty, bo uwielbiam wilki i uwielbiam Spartę. Z filmu 300.
I to połączyłem wtedy Wilk Sparty, ale uznałem, że to jest idiotyczny nick, brzmi jak gówno. To mówię, dobra, wymyślimy coś swojego. I tak wyszło Spartiaty X, pewnie się wzorowałem podświadomie na jakimś Asterixie, Obelixie. No, był taki odcinek z tej bajce, jak poszli do Wikingów i tam śmieli, że oni mają X na końcu. Stare bajki, dalej. Powiedz mi, jak to jest, że ty jesteś jedynym youtuberem, u którego oglądam każdy odcinek i zawsze cały? To jest takie pytanie. Wziąłem je tylko, żeby zbudować sobie wizerunek, że mam takich właśnie widzów, a nie innych. Budujemy wizerunek! Lecimy dalej. Ej ty, wczoraj grałeś Lizinem na topie? Po co ja to pytanie wziąłem? Czy interesujesz się jakimiś sportami? Nożna, siatka, ręczna? A jeśli tak, to jakim zespołem kibicujesz? Za kim jesteś? Boję się teraz odpowiedzieć. Kurde, co ja mam odpowiedzieć? Snoop Dogg, Jezus Maria. Boję się odpowiedzieć teraz na to pytanie, bo mieszkam w Łodzi i ten wyjdę źle i na złą ulicę i... Nie no, tak to nie interesuję się żadnymi takimi sportami, wolę sporty indywidualne. Trenowałem taekwondo, trenowałem też inne sztuki walki czy sporty walki. Taekwondo mi się najbardziej podobało i trochę je trenowałem, no ale tak to, no to tak to nie kibicuję żadnym tym. No, średnio mi się podobają piłka nożna i inne takie. Po prostu nie interesują mnie i tyle. O, dalej. Skąd pomysł na styl Araba? O tacie. Jezu, a tak serio to myślałem, że jestem Żydem. Sprzeczność. Co przyniosło ci pomysł na nagrywanie i jak zapoznałeś się z League of Legends? Oglądałem sobie kiedyś taki kanał, pewnie nie znacie, Brofesko. A tak serio, to widziałem dużo takich filmów. Nie pamiętam, czy, pewnie jego też, ale też dużo widziałem filmów takich Full HD, Full AP, Full Ten. Ale mało tego w Polsce jakoś tak... Jest, chociaż są takie kanały, teraz się o tym dowiaduję w sumie. Dopiero jak ja zacząłem to robić, to teraz to widzę. Tak sobie po prostu zacząłem nagrywać, bo uznałem, że w sumie fajnie jest coś takiego robić, że... A dla mnie takie... No, szkoła to... Ciężko, to pieprzyć o tym można dużo. Ale fajnie robić coś swojego i właśnie YouTube to jest taka rzecz, którą ja robię dla siebie, swoja. I jeżeli nawet da się w przyszłości na tym zarobić, to super, przy okazji można, wiecie, jak da się utrzymywać czegoś, co się lubi robić, to chyba więcej nie trzeba. I tyle. Jak zapoznałeś się z League of Legends? Kiedyś chodziłem do kolegi, Grześka, Grzesiu, był na jednym filmie, można więcej, i graliśmy sobie w Dotę w Warcraftcie, na single player, bo nie umieliśmy grać w Battle.neta. Później sobie zaczęliśmy grać w Dotę trochę, a później... Zacząłem do niego przychodzić, bo ja nie miałem w ogóle komputera, miałem gówniany komputer, on miał najlepszy, nie? Że tylko dlatego jego znałem, tylko to inna sprawa. I graliśmy sobie w tego LOLa, tam na botach. I pamiętam, przychodzę do niego któregoś tam razu i on mówi: ty! Dzisiaj zagrasz z ludźmi normala. Ja taki zesrany, jak z ludźmi? Człowieku, mnie nasył z bot jechał. Jezus, człowieku, jak ja mam z ludźmi grać? No ale poszło jakoś, teraz jestem w diamencie. Ale tak się zapoznałem z LOLem. I tyle. Długo nie miałem swojego konta. A 30 level wbijałem chyba z 2 sezony. W pierwszym sezonie poznałem LOLa, ale nie. I miałem konto tam i zacząłem już grać. A w trzecim dopiero wbiłem 30 level i zagrałem pierwsze placementy. Trochę to trwało. Czy na twoim kanale będą jakieś inne gry? Oczywiście, że będą. Mucha! Japie. Wypad. Będą na pewno jakieś inne gry, ale że mi się na razie tylko w LOLa chce grać, no to tylko on jest. Ale mam pomysł już na inne gry, także możliwe, że niedługo się pojawią jakieś filmiki. Filmiki, hehe, będą pieniążki, hehe. Jak można tak zdrabniać? No. Także filmy jakieś będą na kanale z innych gier, tylko to nie będą takie let's play'e, bo to mnie nie interesuje w ogóle. Może kiedyś, ale takie 30-minutowe filmy, w których tylko gram na przykład, to nie dla mnie, ja wolę sobie montować te filmy. I takie najprawdopodobniej pojawią się na moim kanale niedługo, ale no, ale nie wiem kiedy, tyle. Zjarany karp! Jaka wielkość bydlaka! O stary! W kadrze się nie mieści! Czy szanujesz brązów? Nie,
Masz zamiar robić live'y lub inne serie z LoL'a? Mam dużo serii z LoL'a, ale ciągle jakieś nowe próbuję coś tam. Nie próbuję, ale może będą. Live'y na pewno będą. Będą streamy, ale przez to, że nagrywam w różnych mieszkaniach, co kiedyś może opowiem, to przez to właśnie nie mam jak. No, nagrywam kiedy mogę i tyle. Zgolisz tą brodę na 15k subów? Nie, ale zgolę za 15k złotych. Wysyłaś hajs. Masz chlebak w domu? Po co ja to pytanie wziąłem? Czy zamierzasz streamować? Mówiłem. Geneza na... A po co ja to pytanie wziąłem? Pan Mrówka, ale przynajmniej jesteś na filmie. Mrówki! Zagrasz z widzami, nawet poza nagraniem, tak dla fanu. Grałem ostatnio z widzami tak dla fanu poza nagrywaniem. Jak ktoś chce zagrać, niech dołączy do grupy Farmerzy z Partytixa. Tam ostatnio pisałem, zgłosiło się parę osób, graliśmy sobie customy. Chyba dwie gierki zagraliśmy, ale było spoko, fajnie się grało. Także kto chce grać ze mną poza nagrywaniem, to wbijać do grupy. Na pewno będą takie filmy, ale jeszcze nie wiem kiedy. Czy twoja stara ma dzieci? Cholera, to jest ciężkie pytanie, muszę się zapytać. Tylko nie mam jak zadzwonić, bo nagrywam telefonem swoją mordę. Który sezon twoim zdaniem był najlepszy? A więc tak, w trzecim sezonie... czwarty sezon to był mój ulubiony, wtedy zacząłem grać w LoL'a, bo w trzecim zagrałem tylko placementy. Czwarty sezon to był mój ulubiony, bo wtedy poznałem Tricka 2G i Godyra i mi się tak dobrze grało z Lanternem. To były staki wtedy. Zarąbisty sezon, a najlepszy mój sezon to był poprzedni, piąty, w którym wyszedłem do D4 maksymalnie. I wtedy grałem tylko Udyrem i Rengarem, teraz gram tylko Udyrem. Ale tak, to czwarty sezon chyba mój ulubiony i zagrałem w nim chyba najwięcej rankedów, ale nie jestem pewny. Ale fajnie się grało. Traktujesz YouTube jak hobby? Czy wiążesz z tym jakąś przyszłość? To jest lepsze pytanie niż, jaki masz cel w nagrywaniu? Więc tak, traktujesz YouTube jako hobby? No jasne, że tak, ale nie do końca, bo w sumie regularne wrzucanie codziennie filmów i w sumie nie mieć z tego, znaczy mam z tego pieniądze, okej? Okay? Bardzo mało z tego mam, okej? Okay? Bardzo mało z tego mam, ale jest coś, więc nie narzekam. Więc no... Ale wrzucałem regularnie zanim zacząłem zarabiać, więc... Nie wiem, czy można to zarabianiem nazywać, bo... To, ale! Tyle! Traktujesz YouTube jako hobby? Głównie tak, głównie sobie nagrywam jako hobby. Jak zaczną się studia, to raczej nie będzie filmów codziennie, ale nie jestem pewny. Zobaczmy. Wiążesz z tym jakąś przyszłość? Ciężkie pytanie, cholera. Fajnie by było, jeżeli będzie coś z tego w przyszłości. W sumie trochę mam nadzieję, że coś z tego będzie, ale to nie jest jedyna opcja, bo studia jeszcze mam, a tak to nic. To jest jedyna opcja. Ludzie, klikajcie te reklamy! Jaka była twoja pierwsza dywizja? Chodzi o pierwszą dywizję po 10 meczach! Timo to zapytał, dlatego mnie wkurzył, ale odpowiem. Pierwsze 3... A więc tak. Pierwsze 3... pierwsze 10 rankedów w trzecim sezonie zagrałem i... Grałem na starym laptopie, miałem 20 FPS-ów wtedy w LoL'u i grałem duo z Grześkiem. Najgorszym graczem jakiego widziałem, to jest inna sprawa. Fire Alveron się tak nazywa na YouTube, kto chce niech wbije do niego. Ale grałem z nim wtedy 20 FPS-ów miałem. Przegrałem 9 rankedów, wygrałem jednego, wypadłem do brązu nie wiem ile. Przestałem grać w LoL'a. W następnym sezonie wbiłem platynę, potem diament. Ale kurde, najlepszy sezon! Brąz! Tyle. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o te pytania. W sumie mało wziąłem i nie wziąłem z Facebooka. Ale jeżeli będziecie chcieli więcej takich Q&A, może bardziej rzeczowo będę mówił, bo w sumie nie wiedziałem za bardzo jak na to odpowiadać. Wszystko dziwnie mi się to robi, bo nie lubię filmów na poważnie robić. Ale to też nie był taki na poważnie. Właśnie. No. Także... No nie wiem, no dajcie znać. Nie piszcie pod tym filmem, bo nie wziąłem żadnego pytania z Facebooka, dlatego następnym razem wezmę tylko z Facebooka, gdybym robił Q&A. Ale nie wiem, czy będę robił. Zobaczymy, kiedy się taki odcinek jeszcze pojawi. Tak. Ale to tyle. Mam nadzieję, że się podobał taki filmik Q&A. Trochę się o mnie dowiedzieliście. Mało, ale zawsze. Tyle. Na razie. Siema, gdzie Piotrek?